Witam Was serdecznie z Kiszyniowa, z miejsca, gdzie dokonała się jedna z największych kompromitacji w historii futbolu. Reprezentacja Polski przegrała z Mołdawią 2-3. W zasadzie wszyscy polscy piłkarze zasłużyli po tym meczu na szkolną ocenę 1. Trudno po tym meczu cokolwiek powiedzieć, trudno po tym meczu cokolwiek wydusić. Natomiast my z panem Janem Tomaszewskim, który jest już na łączu, jak Kiszyniów, pan Jan Tomaszewski, Łódź, to wszystko sobie przeanalizujemy wspólnie z wami. Wspólnie z wami będziemy sobie o tym rozmawiać. Zadawajcie pytania, bądźcie z nami. Ja pozwólcie, najpierw przywitam pana Jana. Halo Łódź, dzień dobry panie Janku. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Szkoda, że w takich humorach będziemy rozmawiali, ale cóż, jest to samo życie. Szkoda, panie Janku, tragedia. Byłem wczoraj na meczu, oczywiście oglądałem to z bliska. W pewnym momencie ja zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi w tym spotkaniu. Nasi stanęli, nasi usnęli i no, ciężko to w ogóle jakkolwiek skomentować. Dopiero teraz można cokolwiek chyba pewnie już tak na spokojnie przeanalizować. Dlatego, panie Janku, ja już przestaję mówić i bardzo proszę pana o analizę, jak pan to widział. Przede wszystkim chodzi o naszą grupę. To, że ona jest słaba, a właściwie bardzo słaba, o tym wie każde dziecko. Proszę zauważyć, że 17 zamiast telewizja, zamiast puścić mecze naszych rywali, Albanii z Mołdawią i Wysp Owczych z Czechami, no bo to są bardzo ważne mecze, puszcza mecz Belgia-Austria. To świadczy o tym, że nawet w telewizji wiedzą, że to jest po prostu grupa śmierci. Tak się niestety okazało. Grupa śmierci, jesteśmy na 4. miejscu, jak najbardziej zasłużeni. I po tym 4. meczu ja zobowiązałem się do tego, żeby powiedzieć, czy mamy drużynę narodową. Mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowo. Nie mamy drużyny narodowej na Mistrzostwa Europy w Niemczech. Jakby dzisiaj ode mnie to zależało, nie pojechalibyśmy. I to jest po prostu kwintesencja tego wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze 3 mecze graliśmy katastrofalnie słabo. Przypomnę, no wypadek przy pracy, ja też to rozgrzeszyłem, pierwsze kontakty z drużyną trenera, z Czechami, 2. minuta, 2-0, czyli to jest knockdown. A, straszne sprawy się działy. Dobra, w meczu z Albanią byliśmy gorszym zespołem, jeśli chodzi o posiadanie piłki. W meczu z Niemcami, z czołową drużyną świata i Europy, też byliśmy chłopcami do bicia i tylko dzięki Wojtkowi Szczęsnemu ten mecz wygraliśmy, który miał furgon szczęścia i brawo, no bo to jest domeną bramkarza. Tutaj okazało się, że trener Santos wyciągnął wnioski i myśmy o tym mówili przed meczem, że my musimy zagrać jak Niemcy z nami. I co się stało? Zagraliśmy tak, bo ja tylko przypomnę, ci nasi wielcy komentatorzy i sprawozdawcy ten nie za bardzo kumają, na czym polega ta piłka nożna, no ale takie jest życie, nie mają za dużego pojęcia. Myśmy przez cały mecz, powtarzam, przez cały mecz byli 73% przy piłce. Oni byli 27%. Oni mieli 9 strzałów, z tego chyba 4 czy 5 celnych. Myśmy mieli 20 strzałów i z tego 9 czy 10 celnych. Co z tego wynikło? Do przerwy kontrolowaliśmy grę. Tak. Tak, tak. Właśnie tak trzeba grać z przeciwnikiem o 2 klasy gorszym. Powtarzam, o 2 klasy, 2-3 klasy gorszym. Po przerwie drużyna grała praktycznie też z tą przewagą, bo ta przewaga została utrzymywana. Oni dostali, jakby to powiedzieć, wiatr w żagle, bo tutaj nie boję się tego powiedzieć, po kompromitującym, ośmieszającym przeciwnika zagraniu Piotra Zielińskiego, który przepuścił piłkę między nogami, bo chciał go ośmieszyć.
ośmieszył sam się. I praktycznie dla mnie to była asysta. Bo tam oni się w bójkę zderzyli, ktoś podał tę piłkę, zawodnik przechwycił, strzelił z 27 metrów. No cóż, Wojtek Szczęsny tutaj na usprawiedliwienie ma to, że nie miał nic do roboty. Był zastany, był, te kości były po prostu, no nie ruszał się. No, i na nim to psychicznie po prostu oddziaływało. Ale panie Janku, ja mam wrażenie, że naszych zawodników nic nie tłumaczy po tym, meczu. Zastane kości, no to jeżeli ma ktoś zastane kości, no to niech nie gra z Mołdawią i nie przegrywa. No oni, nie wiem, czy Vanuatu nie jest wyżej w rankingu FIFA od reprezentacji Mołdawii, czy nie wiem, Wyspy Salomona. Zgadzam się, dlatego mówię, ale jeszcze on mógł być usprawiedliwiony, bo te niepowodzenia przecież do przerwy powinniśmy prowadzić 3-4-0. To, że Robert nie strzelił 200, no, a szczególnie te 3 minuty doliczone, które były, no miał sytuację wymarzoną, nie trafił na 3-0, no ale 2-0, dobra, jest wszystko w porządku. I nagle okazuje się, że to nie był błąd Zielińskiego, tylko wielbłąd. I tutaj w przypadku tego zawodnika trzeba się zastanowić, czy, mówię tutaj o pierwszej bramce, czy w ogóle wystawiać go do podstawowego składu. Bo jak ja widziałem na boisku, że tu jest Szymański, Sebastian Szymański, a tutaj Zieliński, jeden patrzy na drugiego, no to już jednego zawodnika tracimy. Proszę mi z kolei powiedzieć jedną rzecz. Na palcach jednej ręki można zaliczyć dobre występy Zielińskiego w drużynie narodowej. Ja to przypomnę, pierwszy mecz z Ukrainą, kiedy wygraliśmy 1-0, Zieliński wtedy wszedł za Nawałkę, była katastrofa, powinniśmy ten mecz przegrać z Ukrainą 5-1. Właśnie przez grę Piotrka Zielińskiego, który technicznie jest bardzo dobry, ale to nic nie daje. I w tym momencie, moim zdaniem, trzeba się zdecydować na Szymańskiego, a Zieliński oczywiście powinien być zmiennikiem Szymańskiego. Dwóch rozgrywaczy nie może być, bo wiadomo, że rozgrywaczem w Feyenoordzie jest Szymański, rozgrywaczem Napoli jest Zieliński. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, która przesądziła o tym, bo jeszcze raz podkreślam, sprawozdawcy nie podali tego, że w dalszym ciągu mamy 73% przewagi. Pogłażliwość sędziego. To, co on zrobił przy tym drugim golu, oczywiście odgwizdał lekkie potknięcie, które zdarza, o Jezus, na polu karnym jest tego odgroma, nic się nie stało i odgwizdał faul. Oczywiście mógł tego nie odgwizdać i nikt by do niego nie miał pretensji. I to był kolejny sygnał, to był też błąd sędziego. Trzecia sprawa, następują zmiany, następuje panika, nie wiem dlaczego, bo przecież mamy przewagę i zaczynamy grać na czterech obrońców. Są zmiany. Co te zmiany miały dać? Nie rozumiem. To znaczy co, gramy na utrzymanie wyników przy takiej przewadze? To jest po prostu niezrozumiałe, niezrozumiała dla mnie taktyka całego szkoleniowego sztabu. Trzecia sprawa. Wchodzi Kamiński. Gra bardzo dobrze. Gra bardzo dobrze z Niemcami. Dostaje piłkę, przepraszam, na patelni od Lewandowskiego, mija zawodników, minął zawodnika, ma bramkarza przed sobą, zamiast puścić piłkę obok niego i zdobyć trzecią bramkę i praktycznie chyba zamknąć mecz, on podaje do Szymańskiego. Tyłem. No przecież to jest po prostu niemożliwe. To jest kolejny błąd, bo albo strzelam, albo podaje dobrze, a nie do tyłu i w tym momencie oni dostają kolejny sygnał do gry. Numer czwarta sprawa. To, co zrobił Kędziora przy podaniu takim ośmieszającym, takim ach, tam jesteś, przecież on miał kolejną asystę. Kolejną asystę podał do zawodnika mołdawskiego. Ten pobiegł, sam ograł i co? I mamy 2-2. Trzecia, kolejny błąd, który był, Wojtek, który był nierozgrzany,
który no, co strzał, to gol, wyszedł do piłki, wybił ją, źle ją wybił, zawodnik dostał na lewą nogę, wrzucił ją po głowie 3-2. Proszę Państwa, to jest po prostu skandal. Mając taką przewagę na boisku, tego po prostu nie można przyjąć normalnie. Ta drużyna musi zostać zresetowana przez Szantosa i no w tej chwili nie ma innego wyjścia. Wszystkie mecze trzeba wygrać. Ja się obawiam, że będzie decydujący mecz, jak zachowamy to wszystko, te wszystkie swoje atuty, że decydujący mecz będzie w Albanii o drugie miejsce. Bo jeśli tam nie wygramy, no to może być różnie. Ale jeśli po meczu część zawodników wypowiada się, ale byśmy mieli urlopy, ale byśmy fajnie by to było. Przepraszam, wy rozmawialiście o urlopach. Przecież to czekało was spotkanie o punkty. Step by step, urlopy będą później. A tu jak żeście na zgrupowaniu rozmawiali o urlopach, gdzie kto jedzie, jak kto jedzie, no ludzie, no skupcie się na tym, bo przecież to było ośmieszenie się. Nie Mołdawia wygrała z nami. Myśmy przegrali na własne życzenie z Mołdawią. I powinniśmy czwórkę przegrać, a nie tylko. I to jest w tej chwili tak, jakby to powiedzieć, takie reminiscencje na żywo. Jeszcze jest jedna sprawa. Damian Szymański pełni rolę Krychowiaka w dobrej formie, jak był, żeby właśnie poukładać grę defensywną w linii pomocy. Gdzie on był w momencie straty piłki przez Kędziorę? No Kędziorę to już nie powiem, bo to jest w obronie. Przez stratę piłki przez Zielińskiego. Jednak to nie jest Krychowiak w najlepszej formie. I to jest praktycznie wszystko. Muszę przyznać, że oni z gry nie mieli nic, bo mieli też 27%, ale co przekroczyli naszą połowę, to był smród. Przepraszam, smród pod naszą bramką, gdzie rywal o 2 czy 3 klasy gorszy zrobił z nami, co chciał. Jak można w panikę wpaść po tym wielbłądzie Zielińskiego? A myśmy wpadli w panikę. I to nie wiem dlaczego. Bo oni wtedy, jak ruszali, no to jak tylko przekroczyli naszą połowę, no to atakowało 7-8 zawodników. I my nie potrafimy z najlepszym napastnikiem świata wyprowadzić żadnej kontry. Jedna kontra była Kamińskiego. Poza tym nic nie. Po prostu była to, tak jak pan powiedział, zgadzam się w 100%, kompromitacja. Zmiany nic nie dały, bo przecież zmiennicy przegrali ten mecz 2-0. Bo oni weszli tam w 60. którejś minucie, a w 79. była bramka na 3-2, na 2-2 była już po zmianach i na 3-2 była w 79. minucie. Ludzie wszyscy, po prostu wszyscy zasłużyli tutaj na naganę za postawę, powtarzam, postawę, bo mamy nieprawdopodobną przewagę i przegrywamy i tracimy 4 bramki w drugiej połowie, bo dla mnie ta bramka główką była prawidłowa. Panie Janku, spoglądam sobie, drodzy widzowie, spoglądam sobie czasami tutaj, czy często spoglądam sobie tutaj, wybaczcie, że nie cały czas w kamerę, ale tutaj mam wasze pytanie, mam czat. Ten czat sobie dokładnie śledzę i zaraz przejdziemy też do pytań. Ponad 2000 osób, panie Janku, z nami na czacie. Widać, jakie duże emocje budzi reprezentacja Polski. Natomiast, panie Janku, ja chciałem zadać jeszcze, zanim przejdziemy do pytań widzów, jasne, mocne, konkretne pytanie, bo myślę, że to już czas to pytanie zadać. Pamiętam, mówił pan całkiem niedawno, że daje pan Santosowi 4 mecze na to, żeby się zaprezentować jako selekcjoner. Z tych 4 meczów no, dobrej gry było bardzo niewiele, z czego z 3 eliminacyjnych przegraliśmy 2, wygraliśmy 1 i to wiadomo w jakim stylu z Albanią. Panie Janku, konkretne pytanie.
czy trzeba już teraz zwolnić Fernando Santosa, żeby ratować te eliminacje, czy potrzebne trzęsienie ziemi? To samo pytanie jest w sądzie, głosujcie bardzo proszę, a pana Jana proszę o odpowiedź. Wydaje mi się, że to jest potrzebne trzęsienie ziemi. To, co powiedziałem między innymi o Piotrze Zielińskim, talent ma niewątpliwy, ale kiedy zagrał dobry mecz? A on właściwie dał sygnał, no nie wiem jak to nazwać, no wiatr w żagle dla no słabych, naprawdę słabych piłkarzy z Mołdawii, którzy nie wiedzieli, co mają ze sobą robić. Ale jak zobaczyli raz, zobaczyli drugi, zobaczyli trzeci, że jakieś błędy, wielbłądy się robi, no to po prostu ten. I tutaj jeszcze raz, dla mnie tutaj brakuje tego polskiego asystenta, o którym mówiłem. Bo oni wszyscy, jeszcze bardzo mnie zdziwiła ta opinia, że podczas treningu ci chłopcy wszystko umieją, a podczas meczu to nie wychodzi. Bo ja mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego wychodzi im to w klubach, w których grają, a w reprezentacji im nie wychodzi? Dlatego, że tam ale to czyja to jest wina, panie Janku? Czyja to jest wina w takim razie? To chyba jest trenera wina, no bo skoro udaje im się za granicą, nie udaje im się w klubach. Ja nie chcę nic sugerować, ale może to jest moment, że trzeba to po prostu przeciąć i ratować te eliminacje. Wydaje mi się, że nie, dlatego, że jak przyjdzie, no ja mówię, ratować można przez to, żeby dołożyć, przepraszam, że tak powiem, dołożyć polskiego trenera, bo oczywiście eksperymentuje Szantow, ale skąd on wziął Kędziorę, skąd on wziął Salomona, który nie był powołany do reprezentacji, a nagle zagrał i okazuje się, że on jako ten następca Glika nieźle zagrał, nieźle kierował. Tutaj no, nie było tego widać, nie było Salomona. Skąd ten Kędziora jest? Skąd ten, dlaczego tutaj jest tych dwóch rozgrywaczy, Zieliński, Szymański? No dla mnie jest to niezrozumiałe. Wystawia się Milika. Dobrze, wystawia się Milika na tak słabego przeciwnika, panie redaktorze, to jeszcze my w dwójkę byśmy zagrali. W pierwszej połowie to samo. Jak pan by stanął na bramce, na pewno broniłby pan lepiej niż Szczęsny wczoraj. Nie, no może dlatego mówię, ja bym nie wyszedł do tej piłki. Po co on wychodził do tej piłki? Ale mówię, no błędy, błąd za błądem, wielbłąd za wielbłądem był robiony i oni to po prostu wykorzystali. Nie wolno, jeśli Świderski jest zawodnikiem uznanym za to, że gra za Lewandowskim, strzela te decydujące bramki nawet na Mistrzostwach Świata, no to nie rozumiem, skąd się tutaj wziął Milik. Za dużo tego mieszania w składzie i dlatego jeszcze raz mówię, inaczej się ogląda, jeśli się jest Portugalczykiem, czy asystenci tam jego są, nie wiem, czy z Portugalii, czy z Hiszpanii, czy z innych krajów, a inaczej, jak się rozmawia z Polakiem. Przecież nie czarujmy się, Mielczarski jest jako tłumacz. Team manager jest jako tłumacz, a nie jako partner do rozmowy na temat składu. Jeszcze raz mówię, jak ja zobaczyłem, że tych dwóch, Zieliński, Szymański, a kto będzie strzelał, jak będzie podawał, to no, ludzie, no tracimy zawodnik. Nie wiem, co zrobi PZPN. W każdym bądź razie musi nastąpić rewolucja. Najpierw w składzie. Trzeba znaleźć jeszcze tego trzeciego stopera, trzeba znaleźć tego szóstego pomocnika grającego za Lewandowskim. No coś trzeba zrobić, bo my wszystkie mecze w tej chwili powinniśmy wygrać, żeby się załapać na drugie miejsce w grupie bezpośrednio. No jeszcze raz mówię, no to co pan powiedział, to nie jest klęska, tam był tytuł, to jest kompromitacja. Po prostu kompromitacja, sami siebie skompromitowali i okazało się, że na dzień dzisiejszy nie mamy drużyny, którą możemy się pochwalić na Mistrzostwach Europy.
Tak, Pani Janku, pojawia się coraz więcej komentarzy, że to wina piłkarzy i było, przyznam szczerze, dużo komentarzy i prośba do, od naszych widzów do Pana, żeby się do tego odnieść, żeby piłkarze po prostu garze za ten mecz z Mołdawią, ci pieniądze, jakie oni dostaną, wyjściówki i tak dalej, oddali na cele charytatywne, bo na te pieniądze nie zasłużyli według naszych widzów. Ale to sądzę, że sami to powinni zrobić. No bo jak już dostali, ale ja uważam, że mecz, który będzie, dwa mecze następne i to będą dla mnie takie decydujące. Piłkarze powinni, przepraszam, bo to już te pieniądze to dostali, powinni zagrać za darmo mecze z Wyspami Owczymi i z Albanią. Żeby uciąć te wszystkie spekulacje, że oni grają dla pieniędzy. Nie, oni powinni dla mnie zachować się jak mężczyźni, powiedzieć, dobra, dziękujemy za premię, zresztą nie muszą tych pieniędzy, bo oni mają w klubach ogromne, ogromne zarobki. Gramy te dwa mecze za darmo, a premię przekazujemy dla nie wiem, dla turniejów jakichś takich młodzieżowych, czy przepraszam, dziecięcych. I to dla mnie byłaby jakaś taka, takie zadośćuczynienie, bo wielu ludzi mówi, a bo oni tam grają dla pieniędzy. U nas też są ogromne pieniądze za wyjście z grupy, za Mistrzostwa Europy. Ale co z tego? No przecież to, co było wczoraj, to jest, ja mówię, myśmy, panie redaktorze, nazwali, że była to pornografia futbolu w meczu z Albanią. Nie wiem, jak to nazwać. Co było wczoraj w meczu z Mołdawią. To była super pornografia. I sami do tego doprowadzili. Trzeba, jeszcze raz mówię, trzeba zrobić rewolucję w składzie, bo następnego meczu przegranego, czy nawet zremisowanego, już nie możemy sobie na to pozwolić. A grupę mamy, okazuje się, że grupę śmierci, bo jesteśmy na czwartym miejscu. Jedna czołowy piłkarz na świecie prowadzi swoją drużynę, jest w grupie śmierci. Oczywiście mówię to w cudzysłowie. Wspomniał pan właśnie o Robercie Lewandowskim, panie Janku, i mamy pytanie z naszego czatu. Andrzej Kopara, cześć Andrzeju. Lewandowski, sorry, ale widać, że nie sprawdza się jako kapitan. No i pod bramką, żeby zawodnik Barcelony, gdzie grają tiki-takę, nie może kiwnąć jakiegoś zawodnika, który pracuje jako kelner w barze. W pełni się zgadzam, ale myśmy, panie redaktorze, poruszali tę kwestię w momencie, kiedy on przeszedł zupełnie niepotrzebnie, ale to jest jego sprawa, według mnie niepotrzebnie przeszedł do Barcelony. Jest inny styl gry. Tutaj był 6 czy 7 w Bayernie na niego grali. I on miał dużą swobodę, miał dużo sił. Tutaj niestety, to żeśmy również przewidzieli, musi w Barcelonie się cofać, grać jako ten pomocnik. Czyli jak w Bayernie robił powiedzmy 7 kilometrów, to w Barcelonie robił 12. A niech zobaczy, spojrzy na PESA. Im starszy, tym więcej ma robić kilometrów. Proszę zauważyć, no 21 bramek strzelić w tylu meczach Ligi, dla Ligi, to przecież on by znowu, gdyby grał w Bayernie, to koło 40 by się zakręcił, jeśli by grał w dalszym ciągu. Proszę przypomnieć sobie, jak oni za Nagelsmana wygrywali po 7-0, po 6-0. Robert by tam był królem. To jest pierwsza sprawa. Drugi, grałby zdecydowanie lepiej na Mistrzostwach Świata. Bo nie byłoby tej czerwonej kartki, nie byłoby tej frustracji, nie byłoby tej nagonki Niemców na niego i nie byłoby tego upokorzenia. Przecież przyjechał na trening i wówczas mu powiedzieli, możesz odejść. Bo gdyby nie przyjechał, to byłby zdyskwalifikowany. Także, a Niemcy nie liczą się z pieniędzmi. Proszę zauważyć, Nagelsmann został kupiony chyba za 20 milionów euro, i w jeden wieczór czy w jedną noc został zwolniony. I przez to w Bayernie nastąpił krach. Robert, tak. Oczywiście on jest, kryje dwóch, trzech zawodników.
ale zatracił skuteczność, no bo przecież te dwie stówy, które miał w pierwszej połowie, no zakończyłyby spotkanie, bo 3 czy 4 zero, no to już właściwie nie było, można stracić jedną bramkę, nic się nie stanie. A u nas po pierwszej bramce, po pierwszym tym wielbłądzie panika. I co? Oni ruszyli bardziej do przodu, jak mogli tylko przejść, a myśmy coś zrobili? Jedna akcja Roberta z Kamińskim. Poza tym nic. Oni rządzili grą. Oni grali na pałę, oni wszędzie wybijali, no bo poczuli, jak to się mówi, zwycięstwo, że zwycięstwo jest, no a dla nich to zwycięstwo to jest chyba jedno z niewielu z takim przeciwnikiem w historii mołdawskiego futbolu. Prawie 3000 osób, panie Janku, na czacie, dokładnie 2774. Bardzo wszystkich serdecznie witamy w ten smutny jednak poranek po jednej z największych kompromitacji reprezentacji Polski w historii. Ja wiem, że po takim wyniku i po takim meczu pierwsze, co ciśnie się na usta, to niecenzuralne słowa i łapki w dół. Natomiast my bardzo prosimy o łapkę w górę dla pana Jana i dla kanału Super Express Sport. Subskrybujcie nas, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, nam będzie miło. Wracam do naszego czatu. Mamy pytanie, panie Janku, od Marcina Polaka. Cześć, Marcin. Pytanie, stwierdzenie raczej. Mówił pan o rewolucji i Marcin komentuje, tu rewolucja nie pomoże, tu najlepszy trener nie pomoże, bo z G tortu nie ulepisz. Ale zasłużyliśmy na to, bo jakby to powiedzieć, po Mistrzostwach Świata, kiedy Adam Nawalka do Mistrzostw Świata trenował drużynę kapitalnie, było widać, że na Mistrzostwach Europy, no przegraliśmy karnymi z Portugalią, oni zdobyli Mistrzostwa Europy, no był jakiś, no było to, był ogromny postęp. Z 80 miejsca wskoczyliśmy do pierwszej dziesiątki, za wysoko, ale wskoczyliśmy. I później zaczął się zjazd. Adam zaczął kombinować na Mistrzostwach Świata i praktycznie do dzisiaj kombinujemy. Nie było tego drylu. Nie było tego drylu w grze, że my musimy piłkę utrzymać w środku pola. Tak jak utrzymywaliśmy, mówię to z pewną odpowiedzialnością za słowo, przez cały mecz z Mołdawią. Przez cały mecz. Było to 73 do 27. Ale oni nie są pionkami, oni przekroczyli tę naszą połowę i wtedy, kiedy oni przekraczali naszą połowę, dostawali kapitalne siły, a my wpadliśmy w panikę i nie było zawodnika, który by to opanował. A od czego są rozgrywający? Rozgrywający, no niestety, dwóch było i teraz na kogo zwrócić uwagę, całą winę. No to zrzucili na w tym momencie na Damiana Szymańskiego, który odpowiada za grę defensywną. A tu trzeba było po prostu nie wpadać w panikę. No jak drużyna, która chce odegrać coś na Mistrzostwach Europy, może wpadać w panikę w meczu z Mołdawią? Kiedy Mołdawia Na razie to my możemy odegrać, ale marsz żałobny reprezentacji Polski, a nie myśleć, żeby odegrać cokolwiek na Mistrzostwach Europy. Ja sobie nie wyobrażam występu Polaków na Mistrzostwach po tym, co wczoraj pokazali. No ja powiedziałem, drużyn nie mam. Ale to, że jest takie zainteresowanie, to Polacy oddaliby serce. Ja również, bo to jest jedyna moja drużyna. Jedyna, którą ja, przepraszam, kocham. I ja bym jej dał serce. Ja to mówię nie na zasadzie krytyki, żeby być, ja nie wiem, totalną opozycją, idiotyczną jakąś, tylko po prostu wskazówki jakieś. Po prostu zawodnicy są, nie może być dwóch rozgrywaczy, tak jak kiedyś nie było, nie mogło być dwóch bramkarzy. I trzeba to po prostu usystematyzować. Jeden system był tutaj pokazany, że dominowaliśmy w drugiej linii, dominowaliśmy na całym boisku, przez cały mecz. Ale wpadać w taką panikę po
wielbłądzie Zielińskiego, tego nie, na to nie może sobie pozwolić żadna drużyna. Żadna drużyna, bo no bo to wczoraj było widać. A jeszcze raz mówię, ci internauci właśnie świadczą o tym, że im na sercu leży dobro, no bo co tu mówić, jest to wizytówka Polski. To, że Iga Świątek wygrywa, to, że Robert Lewandowski był królem strzelców przez 7 czy 8 razy w Bundeslidze, to, że mistrzostwo zdobył, to, że zdobył Puchar Europy, to, że był najlepszym piłkarzem świata, jest to nieprawdopodobna reklama kraju i promocja dla kraju. A tu się okazuje, że my przegrywamy z Mołdawią. Nie wiem. Mecz z RFN-em dobry był, jeśli chodzi o psychikę, bo ta psychika pomogła temu, że myśmy dominowali na boisku. Ale indywidualne błędy, które nastąpiły w tym spotkaniu, to nie to, że nie przewidział Szantosz. Jestem przekonany, że trener Mołdawii nie przewidział, że dostanie takie prezenty. No przecież to były praktycznie 3 asysty i 3 bramki. A jeszcze 4. była. No, dobrze, że sędzia nie uznał. Znaczy ja nie wiem, czy dobrze, to też nie ma żadnego znaczenia. Już nie ma znaczenia już. Ja już bym wolał, żebyśmy przegrali ten mecz 5-2, panie Janku, byłoby jeszcze mocniejsze trzęsienie ziemi, to by się na pewno piłkarzom przydało. Natomiast mamy ciekawe pytanie, tylko ono mi zniknęło. Od jednego z widzów, który pytał, zniknęło mi, ale pamiętam, o czym było. Panie Janku, pytał o Kamila Glika, czy nie za szybko zrezygnował Santosz z Kamila Glika, który może by się przydał w takim meczu jak wczoraj. Nie może by się przydał. Panie redaktorze, gdyby grał Glik, gdyby był powołany Glik, gdyby był powołany Krychowia, gdyby był powołany Grosicki w tej 20, nie wiem, 6 czy 7, jeszcze raz mówię, nawet nie do gry w pierwszym składzie, ale gdyby przystanie 2-1, które no, po wielbłądzie wszedł zamiast Szymańskiego, wszedł Krychowiak, jestem przekonany, że tym swoim obrotem to spowodowałby kilka fauli, kilka po prostu przeciwnika fauli i byśmy zyskali wiele czasu. Poza tym Glik też mógłby grać. Jestem przekonany, że gdyby ta trójka była w kadrze, ja nie mówię w podstawowej 11, to byśmy w tej chwili mieli 7-9 punktów. A mamy 3 i musimy się trząść. Bo z tymi zawodnikami na pewno byśmy wygrali tę eliminację. Na pewno. A tutaj, no, jeśli będzie panika w Albanii, co nie daj Boże, no to może być różnie. Mecz z Albanią będzie dla mnie tym meczem decydującym. Bo wszystkie trzeba do końca wygrać, ale Albania stworzyła się nieprawdopodobna szansa dla tej drużyny. I to mówię, no przydaliby się ci chłopcy. Myśmy ciągle mówili, że nie są to zawodnicy do pierwszego składu, ale kiedy będziemy przegrywali mecz, tu jakiś tam, to ten Grosicki na 15 minut może się zmieścić. Jak będziemy wygrywali, to na te 15 czy 20 minut, czy pół godziny Krychowiak może zagrać. A z Glikiem, no to sprawa jest taka, że on jest nieprawdopodobny walczak i on by tam trawę gryzł i jeździł po tej trawie, a nie dopuszczał do takiej sytuacji. Bo proszę zauważyć, że kiedy Wojtek Szczęsny wyszedł, źle wybił tę piłkę. Jest ta centra. Wojtek się cofa, bo ta centra była natychmiastowa, za nim było 3 zawodników. I co? Nie pomogli. Przypadkowa piłka wpadła do bramki i był ten zwycięski gol. Panie Janku, nasz widz Wojtek pisze, że nasi już pewnie leżą na plaży w Zanzibarze. Może tak być. Wakacje trzeba zacząć. No jeszcze raz podkreślam, tak, im się należą wakacje, pogrzeb w klubach, pogrzeb w reprezentacji, ale na Boga,
no, czeka nas mecz z Niemcami, z jedną z najlepszych drużyn na świecie, która zawsze jest nieobliczalna, i czeka nas mecz o punkty. I wszystko sprowadza się do tego, że mamy grać z Mołdawią tak, jak grali Niemcy z nami. 70-kilka% przy piłce mieli sytuację, a my, no, mieliśmy tę sytuację. Robert jeszcze dwie miał. Po przerwie mieliśmy jedną sytuację, ale to wszystko jest za mało, bo oni w pewnym momencie poczuli smak zwycięstwa, zaatakowali, bo tam było 7 czy 8 zawodników, a my żadnej kontry żeśmy nie przeprowadzili. To, co jest najłatwiejsze, będąc przy piłce 73%. Jest to nie do wytłumaczenia. W tym momencie moim zdaniem powinna być rewolucja. Trzeba sięgnąć po jakiegoś stopera, który był, bo przecież Kędziora nie jest stoperem, on jest prawym obrońcą. Jak ja słyszę od tych, którzy mają taki słowotok, komentatorów czy ekspertów, on gra na lewej obronie, on gra na prawej obronie, on sobie wszędzie da radę. Jak sobie da wszędzie radę, to znaczy, że jest zawodnik. Zawodnik jest jeden, który gra na swojej pozycji. I co mi się podobało tutaj u Santosza, Bereszyńskiego wystawił na prawą obronę to, co on gra w klubie na co dzień, a nie na lewą. To jest tak samo, jakbym samochodem zaczął jeździć w Londynie. No tu jeszcze biegi, to byłbym kołowaty. Dlatego mówię, no, wystawienie, trzeba wystawić trzeciego stopera, którzy grają w swoich klubach. A jest tych zawodników od grona. No to my kombinujemy. No to wykombinowaliśmy. I teraz wykombinowaliśmy to, że jesteśmy pod ścianą. Ja mam nadzieję, że właśnie my, jak jesteśmy pod ścianą, my Polacy, zawsze potrafimy z tego wyjść. Daj Boże, żeby tak było, żebyśmy już nie przegrali meczu do końca, a nie przegrali, nie zremisowali, bo musimy wszystkie mecze wygrać, żeby bezpośrednio zakwalifikować się, bo tam jeszcze jest jakaś szansa z trzeciego miejsca, ale to byłaby już tragedia nieprawdopodobna. Tak, tam mocno ułatwia nam, panie Janku, sprawę to, że byliśmy wysoko w Lidze Narodów i pewnie przez baraże możemy się do tych mistrzostw Europy przepchnąć. Wciąż jest dużo szansa na awans na te mistrzostwa Europy. Natomiast ja cały czas powtarzam, my, jeżeli my pojedziemy na te mistrzostwa Europy i będziemy grać nawet w lepszym stylu niż w Mołdawii, to my tam pojedziemy w roli chłopców do bicia i będziemy wracać po 3 meczach. Ja nie widzę innej opcji. Panie, dobrze, doskonale pan powiedział. Dlaczego? Dlatego, że przeciwnicy nas nie będą szanowali. No a to są chłopcy do bicia. No jak ich Mołdawia pobiła? Strzeliła im 4 gole, no to dlaczego my mamy nie strzelić? No przecież to jest po prostu, to jest tak poważne, że aż jest śmieszne. I mówię, oni w tej chwili resetują się, no bo już wyjeżdżali, rozmawiali jeszcze o tych wakacjach, bo dla nich to był, z tego co widać, ważniejszy temat niż mecz z Mołdawią. A to pójdzie. Rzeczywiście, do połowy szło, a po połowie przestaliśmy grać w piłkę. To znaczy, graliśmy systemem takim samym, wszystko było w porządku, przewaga utrzymana, tylko oni zrobili z nas wiatra. I mamy. Tak się kończy lekceważenie przeciwnika i tak się kończy... Każdy mecz jest... Oczywiście nie wolno lekceważyć przeciwnika, ale ten mecz... Musimy wygrać, musimy, no bo to jest to. A w drugiej połowie wyszli ośmieszyć przeciwnika. No to ośmieszyli sami siebie. Tak, ośmieszyli samych siebie, ośmieszyli całą drużynę, reprezentację. Panie Janku, tutaj nasi widzowie, mówił pan o meczu z Albanią, ale nasi widzowie się Wysp Owczych bardzo mocno boją. Jeden z widzów nawet powiedział, że się skończy 5-0 dla Wysp Owczych ten mecz. Nie, no proszę nie przesadzać. 5-0 to będzie dla nas. Jestem przekonany, że akurat z Wyspami Owczymi, obojętne jaka to będzie reprezentacja, da sobie radę, bo to nie jest drużyna, którą... Ta była o 2 klasy gorsza, Mołdawia, a
u siebie na stadionie narodowym, jak ludzie nie zbojkotują, a przyjdą na ten mecz, to będzie piątka. Powtarzam, piątka. Ale bardzo ważny będzie mecz w Albanii. I tam musimy wygrać. Tam nie można mówić o jakichś meczach ligowych, że czeka mnie mecz ligowy. Na ten mecz trzeba być skoncentrowanym, na każdego zawodnika, zawodnik na zawodnika, żeby wiedzieć, jak on gra, co on gra, co on może zrobić. Albania w tej chwili wyrosła na takiego, mecz w Albanii może zadecydować o drugim miejscu w grupie, no bo Mołdawii mimo wszystko nie liczy. Panie Janku, jak my się boimy Albanii, to może w ogóle zostańmy w domu i nie lećmy do tej Tirany, bo to bez sensu. No ale panie redaktorze, no to ja panu powiem, ale nie baliśmy się Mołdawii i przegraliśmy. No przecież to jest śmiechu warte. To śmiechu warte, to może oni po prostu zlekceważyli tę Mołdawię i tyle. Myślami byli już na plaży w Zanzibarze, jak to mówił jeden z naszych widzów. Czy Francja, czy Belgia, czy lekceważą? Nie, grają, gra się dla kraju, dla ojczyzny. A u nas gra się dla klubu, a dla ojczyzny od ładnych paru lat, od Mistrzostw Świata w Rosji, nie gra się dla ojczyzny. I to jest właśnie wynikiem tego wszystkiego. A dobra, jakoś tam będzie. No jakoś tam będzie. Mamy najlepsze pokolenie w historii polskiej piłki. Najlepszego piłkarza. Grają w renomowanych klubach. Mistrz Holandii. Ale panie Janku, przepraszam, przerwę panu. Wie pan, jak teraz brzmią te słowa, że mamy najlepsze pokolenie w polskiej piłce dzień po takim meczu? No ale panie redaktorze, sami sobie taki los zgotowali. I za to powinien ktoś odpowiedzieć, zawodników. Bo kibice serce oddawał. A tutaj, no komu mają te serce oddawać? Trzeba zrobić jakiś wstrząs. Jeszcze raz mówię, było tych pięciu młodzieżowców. No trzeba na Wyspy Owcze, trzeba wystawić kogoś. No bo to jest, są rezerwowi zawodnicy. Jeszcze raz mówię, jest ktoś tam powołany z Rakowa Częstochowa. Mam takie pytanie. Czy on zagrał? Nie zagrał. A Krychowiak, powiedzmy Grosicki czy Glik siedzieliby na ławie, ale mogli w każdej chwili wejść i zagrać na boisku. Także oczywiście trzeba robić tą drużynę w przyszłości, bo trzeba będzie zrezygnować z kilku zadań. Nie wiadomo, co zresztą będzie z Robertem, bo ostatnio były takie zapowiedzi, że no być może zakończy karierę reprezentacyjną. Ale to jest jego sprawa. Ale ktoś musi być. No my jesteśmy po prostu bezradni. I to widać po grze. A to, że jest najlepsze pokolenie, no proszę powiedzieć, kiedy mieliśmy najlepszego piłkarza świata przez praktycznie dwa sezony? Kiedy mieliśmy... Jednak pana pokolenie było lepsze, no i miało przede wszystkim sukcesy, panie Janku, no to nie ma tu porównania. Nie, miało trenera światowej klasy, terce trenerski. Pan Kazimierz, Andrzej Strejlał, Jacek Mo. Światowej klasy trenerzy, którzy, przepraszam, że tak powiem, wyhodowali trenera, który mógłby poprowadzić, byłby z tej szkoły, Henryka Kasperczaka. Był ze szkoły pana Kazimierza i tej dwójki. Skończył studia trenerskie tam we Francji, jeszcze się dokształcał. Prowadził francuskie zespoły ligowe. Prowadził, nie wiem, jedną czy dwie reprezentacje afrykańskie, francuskojęzyczne. I ja mam pytanie, dlaczego nie został selekcjonerem drużyny naszej narodowej? Jedyny człowiek, który miałby autorytet, bo zdobył medal, który zdobywał we Francji sukcesy i sukcesy z drużynami afrykańskimi. To jest odpowiedzialny Jan Tomaszewski i pan redaktor, prawda?
No my jesteśmy winni temu, że jedyny człowiek, a u nas tylko tak, a ten z ligą zrobił coś tam, z jaką ligą? Ekstraklasą? Przecież my nie wychodzimy z eliminacji do eliminacji. Jedyna drużyna to był Lech Poznań. I proszę, Lech Poznań, który coś robi w tych europejskich pucharach, jego trener Skorza odniósł sukces w Azji. I to jest w tym momencie, poza tym cały czas mówiliśmy, asystent z Polski musi być, czy jemu się to podoba, czy nie, bo zawsze ma spojrzenie Polaka na tych wszystkich chłopców. A to panie Janku, to nie jest tak, że kibic, że polski kibic może być teraz się czuć, i eksperci również mogą się teraz czuć oszukani, no bo wyraźnie mówiono przed zatrudnieniem nowego selekcjonera, że musi być polski asystent, no i nagle Sandusz postawił na swoim, Łukasz Piszczek nie chciał, no to polskiego asystenta już nie ma. To trochę się mogą kibice czuć jakby oszukani. Ależ naturalnie, że tak. No bo to jest po prostu niemożliwe. Na dokładkę wciśnięto Milczarskiego, ale on nie ma zielonego pojęcia o trenerce. Tu jest, ja mówię, no jestem zawsze, w każdym kraju, w Portugalii tak nawet było, że ten trener młodzieżówki jest takim podpowiadaczem, jest takim pierwszym wprowadzającym świeżą krew do drużyny, bo on ma najlepsze rozeznanie. I tutaj było trzech. Był Stolarczyk, który prowadził te 21, był Jacek Magiera, no i teraz jest Probierz. I Probierz powinien być asystentem trenera Szantosa. Postawił tak, zgodzili się, czy się czują oszukani. Ja się czułem oszukany, jak się dowiedziałem, że będą sami zagraniczni obserwatorzy. I oni na treningach to widzą, tylko że oni nie czują. Nie czują tego, co to jest charakter Polaka. Nie czują tego, jak oni grają. Nie czują tego, bo to inaczej się gra. Inna jest portugalska młodzież, a inna jest polska młodzież. I ta polska młodzież osiąga sukcesy. I dobrze, że Santos przyszedł, bo on tych młodych wciąga. Ale to trzeba też dawkować. Dla mnie Zalewski grał naprawdę nieźle. I nagle Zalewski schodzi z boiska. I utrzymujemy tę samą przewagę, jeśli chodzi o posiadanie piłki. A nie stwarzamy sytuacji. Jedną sytuację stworzyliśmy, gdzie do przerwy tych sytuacji było 5-6. Że mogliśmy strzelić bramkę. Nie dobiliśmy ich, przepraszam, tak mówię w cudzysłowie, do przerwy. No to się nas dobili po przerwie, ale nie po naszej grze, bo styl jako taki był zachowany. Po kardynalnych wielbłądach. I za to ktoś musi odpowiedzieć, że nie ma. No nie, no bo to każdemu się zdarzy błąd. Jak się zdarzy błąd, to w juniorach grać, a nie w drużynie narodowej. Taki błąd, jakby popełnił ktoś w Niemczech, we Francji, w Argentynie, nie gra w drużynie narodowej. Bo za błędy trzeba płacić. A u nas błędy się popełnia i jak to się mówi, nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Tak, no nic się nie stało, jest to piłka, jesteśmy na czwartym miejscu, ale jest to po prostu wstyd. Jedno słowo. Ja mówię, tak jak to było. Pierwsza połowa kapitalna nie wykorzystaliśmy, a druga, posłużę się tutaj takim francuskim powiedzeniem, Genua. Panie Janku, trudno się nie zgodzić. Wszyscy są wściekli, pan jest wściekły po tym meczu, ja jestem. Czat płynie od komentarzy. Często trochę może przesadzonych, ale myślę, że musimy nam tak. Przepraszam, coś przerywało, także ja nie słyszałem pytania.
wymiarze i niewysokie mnóstwo mocnych wypowiedzi. Na przykład jeden z naszych widzów, pan Szemrany, pisze: to nie są piłkarze, to banda wystraszonych panienek. Oczywiście to jest za mocne określenie, ale jeszcze raz podkreślę. Od ilu lat, od mistrzostw świata w Rosji, gramy taką właśnie podlinkę. Jak się uda, to będzie. Nie może. Jak się uda, to trzeba zmienić skład, trzeba zmienić pokolenie. Bo jeszcze mówię, do tego tych trzech nie gra. Piszczek, Błaszczykowski. Oni coś zrobili. Natomiast w tej chwili jest taki rozgardiarz, że dobra, w tej reprezentacji to tam no gra się. Jak się uda, to się wygra. Jak się nie uda, to się wygra. Gramy katastrofalny mecz z Argentyną. Zamiast wyciągnąć jakieś wnioski, to my mówimy: cieszmy się, bo wyszliśmy z grupy. Z jakiej grupy wyszliśmy? Wyszliśmy tylko dlatego, że Wojtek Szczęsny obronił karnego. Bo gdyby nie obronił, to nie wyszlibyśmy z grupy. Ale mówię, no Wojtek jest od tego, żeby bronił. No ale gra była też taka żenła. Dopiero w meczu z Francją przegraliśmy, ale zaprezentowaliśmy nasze możliwości. W pierwszej połowie zaprezentowaliśmy z Wołdawią nasze możliwości. Z przeciwnikiem 4 razy gorszym od Francji. W drugiej połowie panika. Panika najlepszego pokolenia w historii polskiej piłki. To jest po prostu hańba. Panie Janku, kolejne pytanie. Przemysław Kęska. Cześć Przemku. Panie Janku, proszę nie mówić o tym, że jesteśmy skazani na jakiś sukces. Bo Małskiego. Tak naprawdę mamy 3 piłkarzy na światowym poziomie. Szczęsny, Zieliński. Dlaczego od momentu, kiedy Zbyszek Bony stworzył AMO, Akademię Młodych Orłów, mamy tych młodych chłopców od grona? Mam, bo to się w każdym klubie jest akademia futbolowa, zawsze ktoś tam wyskoczy. Teraz 17-latkowie zdobyli Mistrzostwo Europy. Proszę im powiedzieć, kto, jaki wybitny fachowiec doprowadził do tego, że jeden Polak tylko gra i to 3000 minut. Proszę Państwa, dwóch powinno grać. Dwóch młodych chłopców powinno grać, bo jak dwóch gra, to 5 musi trenować. Ale jakiś trener mówi: a mnie się to nie podoba, bo my w europejskich pucharach wystawiamy inną drużynę. Panowie, wy w europejskich pucharach tylko występujecie. Nie wygrywacie. Dlaczego? Dlatego, że grają trzecio-czwartoligowi piłkarze z innych planów. I mnie naprawdę nie interesuje, kto jest mistrzem Polski. Nie interesuje, jak ten mistrz Polski zaprezentuje się, czy drużyny eksportowe w europejskich planach. Jeśli ktoś nie chce pracować z młodzieżą, tej młodzieży, polskiej młodzieży, puszczać do ligowych klubów, na pełne prawo, bo za swoje pieniądze można robić to, co się komuś podoba. Tylko na tym cierpią reprezentacje. Bo tylko co się młody chłopak pokaże, to zamiast grać w polskim klubie i być sprzedany za kilkanaście milionów euro, tak jak Czesi to robią, to on się tylko pokazuje, jest sprzedawany za 500 000 euro z jakimiś tam bonusami, z tym, z tamtym, tego, no bo odchodzi z Polski. Dobra, niech on idzie. Nie. Tu trzeba tego zawodnika wykształtować. I dopiero później go sprzedać. Jeszcze raz mówię. Lech Poznań jest typowym przykładem, gdzie praca z młodzieżą jest prawidłowa. Co chwilę ktoś wyskakuje i co chwilę zostaje kupiony. Ale wreszcie polskich klubów. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Nie oglądam tej ligi, nie oglądam ten, bo oglądając mecze europejskich pucharów, człowiek myśli, że ogląda wirtualną jakąś piłkę. Bo u nas jest tenis nożny. Raz, dwa, trzy.
Jeden mecz żeśmy zagrali właśnie prawidłowo, mieliśmy ogromną przewagę, tak jak powinno być, ale indywidualne błędy i panika, która nastąpiła, spowodowała, że osiągnęliśmy chyba jeden z największych sukcesów w historii polskiej piłki. Bo już większej hańby chyba nie przypominam sobie, że większa hańba. Panie Janku, no, na koniec takie bardzo mocne słowa opisujące problem tej piłki. Natomiast ja słyszałem z reżyserki, że troszeczkę mnie tutaj przycina, chyba nam już internet, Wi-Fi zabierają z tego wczorajszego zwycięstwa. Brawa dla nich przede wszystkim. Panie Janku, mam nadzieję, że mnie słychać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za dzisiaj. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam, że tyle ponarzekałem, ale chyba zostanie mi to wybaczone. Dlaczego to mówię? Dlatego, żebyśmy w tych następnych meczach nie dopuścili już do super kompromitacji, żebyśmy musieli wychodzić z trzeciego miejsca, czy w ogóle nie będzie. I dlatego wydaje mi się, że warto poświęcić taką jedną, co zrobić. I tutaj nie może być sentymentów. Chciałbym, żeby taka audycja była gdzieś w telewizji z Szantosem. Co zrobić, żebyśmy nie przeżywali takiej traumy, jaką przeżyliśmy teraz. Bo to jest po prostu trauma. I z tym trzeba walczyć. A niestety głównym toreadorem tej walki jest Szantos. I ja mówię, ten Polak moim zdaniem musi być w składzie sztabu szkoleniowego, żeby powiedział swoje, żeby Boże, no nie ma tłumaczenia, musi być koniec. Tak jest, panie Janku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że przy następnym łączeniu całkiem niedługo będziemy w lepszych nastrojach i my, i panowie. Dziękuję bardzo. Dobrej środy życzę. Również dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. I nie martwmy się. Jutro będzie lepiej. Oby tak było. Dziękuję również wam, ale to nie koniec. Mam dla was na sam koniec propozycję. Ja wiem, że może nie wszyscy chcą się katować wypowiedziami reprezentantów Polski po tym meczu, ale mamy dźwięk, mamy rozmowę wideo krótkie z naszymi zawodnikami po tym meczu. Nie namawiam, natomiast od razu po naszym łączeniu te wywiady wam wyemitujemy. Posłuchajcie, jeżeli chcecie, zaczął się po klęsce, po kompromitacji, po żenadzie w Mołdawii, w Kiszyniowie. Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Zaraz pakuję walizki w Kiszyniowie, wraz do Polski, no i tam będziemy dalej się łączyć, dalej będziemy przygotowywać wam programy, materiały, kanał YouTube'owy Super Express Sport. Oglądajcie również to, co tutaj przygotowywaliśmy dla was w Mołdawii. Tam dużo ciekawego, nie tylko na Super Express Sport. Subskrybujcie, łapki w górę. Dziękuję bardzo, Przemek Ofiara. Trzymajcie się, cześć. Duży wstyd to, co dzisiaj pokazaliśmy, szczególnie w drugiej połowie. Nie mamy prawa przegrać takiego spotkania. No a jednego przegraliśmy i... Już widzisz po porażce z Mołdawią. Powiedz przede wszystkim, co czujesz? Myślę, że po takim meczu naprawdę ciężko w ogóle znaleźć słowa. No myślę, że duży wstyd to, co dzisiaj pokazaliśmy, szczególnie w drugiej połowie. Nie mamy prawa przegrać takiego spotkania. No a jednego przegraliśmy i tak jak powiedziałem, wstyd, bo nie znajdę innego słowa na szybko. Co się takiego wydarzyło w drugiej połowie w takim razie? Prowadziliście 2-0, strzeliłeś bramkę, później asystowałeś do Roberta. Wszystko układało się wyśmienicie i nagle właśnie, co się stało? Chyba nie wyszliśmy na drugą połowę i w tym był największy problem. Alku, tyle razy mówi się o tej dziurawej obronie. No i cały czas są te błędy, właśnie brak koncentracji. Z czego to wynika? Bo na pewno to wszystko omawiacie. I trener Szantosz, jak rozumiem, też zwraca na to uwagę, bo on jest trenerem, który dba o defensywę. Znaczy myślę, że tu nie ma co zwalać winy na obrońców, na poszczególnych zawodników. Tylko cała drużyna może mieć do siebie pretensje. Każdy z osobna i
Tak jak mówię, ciężko w ogóle po takich meczach znaleźć w ogóle jakiekolwiek słowa, jakiekolwiek zdania, które mogą opisać to, co czujemy i to, co czują na pewno kibice i to, co czujecie wy i wszyscy Polacy, bo jest mi przykro. Jedynie, co możemy powiedzieć, to naprawdę przepraszamy za to, co się stało, bo... Co się stało w szatni po meczu? Trener Santosz darł się mocno, czy była cisza? Nie, myślę, że po takich meczach nie ma, tak szczerze, tak jak powiedziałem, nie ma słów na to, co zrobiliśmy. Może mieć tylko wyłącznie do siebie pretensje. Nie było krzyków, nie było darcia się, no myślę, że to nie ma sensu. Uważasz, że coś dobrego może wynikać z tej porażki w kontekście na przykład Mistrzostw Europy, jakieś wnioski? Czy dobrego coś może wyniknąć z porażki? Nie, no myślę, że musimy się obudzić, bo jak chcemy grać na Mistrzostwa Europy, no to trzeba zacząć zbierać punkty. Jeśli będziemy dalej tak grać, no to raczej na nich nie zagramy. Robert Zawandowski powiedział, że margines błędu został wyczerpany i że tylko teraz jedyne zwycięstwa mogą dać wam awans na Euro. No myślę, że tak. Też trzeba wziąć pod uwagę, że na pewno innym drużynom też nie będzie... Będzie ciężko im tracić punkty, bo jednak sami wiemy, że jednak i Czechy, i inne drużyny są w stanie jakby wygrywać tak naprawdę wszystkie spotkania. Jeśli my będziemy popełniać takie błędy, jak popełniliśmy dzisiaj i tracić punkty, jakie straciliśmy dzisiaj, będzie nam ciężko amasować na Euro, także no, trzeba się obudzić. To jest kwestia mentalu, dlatego że zobaczmy, jak grają Chorwaci, jak grają Szkoci. Są w stanie w ostatnich sekundach odwrócić się los meczu. Mamy problem z mentalnością w reprezentacji Polski? Myślę, że nie porównujmy nas do innych drużyn, tylko skupmy się na sobie. Także na tym się powinniśmy najbardziej skupić i rozwijać się jak najbardziej. No, ciężko powiedzieć, co było problemem, bo wiadomo, że zadajecie mi pytania, ale jako piłkarz czasami ciężko na pewne rzeczy znaleźć odpowiedź i jedynie jest mi mega przykro i tak jak powiedziałem wcześniej, jest mi wstyd z tego, co pokazaliśmy w drugiej połowie. Dzisiaj przegrywamy także w Kiszyniowie. Czy to jest jakiś problem złożony twoim zdaniem, czy po prostu wpadka? Ciężko mi powiedzieć. Na pewno z Czechami w pierwszej połowie oglądałem oczywiście ten mecz w telewizorze, więc ciężko mi też powiedzieć, jak chłopaki się czuli, jak to wyglądało z boiska. Mogę powiedzieć tylko to, jak to wyglądało z telewizora. Na pewno na ten początek meczu nam szczególnie nie wyszedł i czemu? Nie mogę stwierdzić. Nie chcę się na ten temat też odzywać, tak jak mówię, bo nie było mnie tam. Mogę się odezwać na ten temat, bo tu byłem i jednak no nie wyglądało tak, jak powinno. Choć jestem naprawdę zdziwiony tym bardziej, bo zagraliśmy dobrą pierwszą połowę i kreowaliśmy sobie sytuację, mieliśmy piłkę. Naprawdę graliśmy momentami bardzo dobrze. Oczywiście pozwalał nam na dużo przeciwnik i zdajemy sobie z tego sprawę, ale jakby wyglądało to naprawdę dobrze, a w drugiej połowie jednak ta strona jakby zupełnie się zmieniła, wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy. Chcieliśmy w ogóle wyjść zupełnie inaczej na tą drugą połowę, bardziej zdeterminowani, strzelić kolejne bramki, jeszcze bardziej cieszyć się z gry, a wyszło zupełnie inaczej i no jest nam z tego powodu bardzo przykro. Po takim meczu, Arek, największe pretensje macie do siebie o co? O reakcji na boisku, o takie reakcje, nie wiem, mentalne, gdzieś tam werbalne? Takie porażki nie mogą się zdarzać w piłce nożnej. Po prostu, krótka piłka. Wyjdziemy z tego i pojedziemy na Euro. To nie zagrało. Dlaczego 2-0 prowadziliśmy, a nagle 3 bramki straciłem w drugie połowie? No brak koncentracji, błędy indywidualne w tym moim, gdzie od tego wszystko się zaczęło i... No i daliśmy Mołdawii złapać wiatr w żagle i było ciężko. Później nie braliśmy odpowiedzialności na siebie. Brakowało ruchu i przegrywamy, no tak jak powiedziałem. Co możesz powiedzieć kibicom, bo tutaj widzieliśmy kibice jeszcze na stadionie, byli no zdruzgotani i można powiedzieć no zawstydzeni tym wynikiem. No tak, no to jest wstyd, no wygrywać 2-0, mieć pełną kontrolę, później przegrać. W takich okolicznościach, no to naprawdę jest ciężko, no. Przeprosić na pewno trzeba ich za kilometry, które za nami jeżdżą, bo dzisiaj naprawdę daliśmy plamę, wielką plamę i komplikujemy sobie sytuację, teraz trzeba wszystkie mecze wygrać i pokazać charakter. Co się wydarzyło w przerwie meczu? Prowadziliście 2-0 i wyszliście po 2-3 minutach, oni już strzeli kontaktowego gola. Uspokajaliście się, czy jeszcze bardziej próbowaliście jakoś motywować? Jak to wyglądało?
Nie no, było bardziej właśnie to, żeby być skoncentrowanym, żeby to jest 2-0, żeby uważać, bo to jest niebezpieczny wynik. No zawsze wiadomo, z kimkolwiek by się nie grało, to nie jest jeszcze mecz skończony i troszkę zostało to zlekceważone przeze mnie. I od tego się wszystko zaczęło. A co się działo po meczu? Fernando Santos stracił głos, czy w ogóle się nie odzywał, był wściekły? No wie, po takiej porażce na pewno ciężkie chwile były w szatni. Myślę, że pierwszy raz na poziomie reprezentacyjnym doświadczyłem takiego czegoś. Sprowadza to człowieka na ziemię i mam nadzieję, że po takim ciosie kolejne mecze będą lepsze. Zazwyczaj mecze założycielskie to są te zwycięskie, a może z tej porażki coś dobrego wyjdzie i za rok jeszcze będziemy ją miło wspominać. No mam nadzieję, że tak będzie, musi tak być, bo dzisiaj daliśmy wielką plamę naprawdę i z porażek czasami trzeba na pewno wiele zyskać, także mam nadzieję, że w tym wypadku będzie tak samo. Piotr, jak pamiętasz, 10 lat temu mecz w Kiszyniowie też byłeś bardzo smutny, bo nawet rozmawialiśmy. Tak. Ile? Na pewno remis był, tak? No. Tak, no, remis czy porażka tutaj nie miało miejsca prawa bytu, nie? Dzisiaj, no, a przegrywamy ten mecz i komplikujemy sytuację, gdzie nie mogło to się przydarzyć, no i tutaj jest, na pewno te tygodnie teraz będą ciężkie, trzeba odpocząć, zresetować się i później we wrześniu przyjechać i nic, tylko wygrać i a później awansować. Drużyna, macie problem z reakcją, bo w Czechach tracimy szybko dwa gole, jak był odłączony prąd. Dzisiaj jeden gol w zasadzie i to Mołdawia przejmuje inicjatywę. Brakuje trochę charakteru? No, po tych meczach można zauważyć, że gdzieś jak tracimy te bramki, to później ciężko jest odpalić. Brakuje już później ruchu, brakuje już wzięcia piłki na siebie, gdzieś zrobienia przewagi. Czy to z Czechami, czy dzisiaj to nawet chyba ewidentnie było jeszcze bardziej widoczne. To, że po tym pierwszym golu, gdzieś poza tą jedną sytuacją, gdzie mogliśmy strzelić na 3-1, to ciężko się grało, już nie było tak wiele opcji jak w pierwszej połowie. No i gdzieś oni zaczęli też lepiej grać, bo na to im pozwoliliśmy. Strach, jak oni zaczęli was cisnąć, jak się zbliżyli na jednego gola, wyrównali? Strach, nie wiem, no. Straciliśmy tą bramkę, no, po moim banalnym błędzie, ale w dalszym ciągu prowadziliśmy 2-1 i no, nie możemy się bać, tak, ale gdzieś widocznie coś nie zagrało, bo ta gra się już nie kleiła później. No tak, trudno wam było zdać kontrolę nad meczem, Piotrek? Nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, naprawdę, to jest niewytłumaczalne, no gdzieś... No jest mi na pewno ciężko, bo to wszystko się ode mnie zaczęło i na pewno biorę to na siebie i nic. I myślę, że ta porażka to gdzieś w dużym stopniu ode mnie się zaczęła, ale wyjdziemy z tego i pojedziemy na Eurę. Ile? Jak to można, Robert, skomentować? Ciężko po meczu to skomentować, patrząc na przebieg pierwszej połowy i to, jak prowadziliśmy grę, 6-2 bramki, to, co się wydarzyło w drugiej. Więc naprawdę strzelasz dwie bramki, to wiadomo, no, tracisz 3 bramki na wyjeździe, to i to jeszcze w taki sposób, sami podarowaliśmy te bramki, więc na pewno to boli i na tą chwilę ten margines błędu jest naprawdę już mały. A co się wydarzyło w drugiej połowie, powiedzmy? Wiecie to wytłumaczyć? Ciężko mi powiedzieć. Popełniliśmy jeden, drugi błąd, nagle straciliśmy jakoś pewność siebie. Z piłką gdzieś po tej pierwszej bramce, szybko strzelonej, jakby zupełnie zatraciliśmy się w tym, jak mamy grać. Ten spokój, taką gdzieś równowagę wprowadzić znowu. Stworzyć sytuację. Mieliśmy jeszcze, wiadomo, sytuację na zabicie tego meczu na 3-1, ale nie wykorzystaliśmy, więc jakby no... Ciężko tak to powiedzieć, co się stało, bo to aż jest praktycznie niewiarygodne. Pojawił się paraliż, jakiś strach, jak to widziałeś z boiska? No, myślę, że jakby no, cała druga połowa nie wyglądała tak, jak powinna.
chyba 46 czy 7 minucie, jakby zespół Mołdawii przyjął kontaktową bramkę i gdzieś tutaj zaczęły się zachwiało tą naszą pewność siebie, więc wydaje mi się, że teraz jakby już musimy patrzeć do przodu, już jakby powiedziałem, margines błędu jest bardzo mały i już nic tam nie pozostanie, jak wygrywanie kolejnych meczów. Co czuję? Co mogę czuć? No, jakby no, jest wielkie rozczarowanie.